niekłamaną przyjemność przywitać was na występie grupy improwizacyjnej Akt Ustny! Na tym obozie okazuje się, że jednak powinniśmy zmienić nazwę na akt drugi, a czysto teoretycznie dzisiaj jest to akt 2+1, ponieważ przed nami zaprezentuje się Bartłomiej Ziemicki, Ziemowit Kujszo i nasz gość, czyli Zuzanna Cyga! W tym składzie gramy po raz pierwszy, więc dzisiejszy wieczór będzie pełen przygód, nowych wydarzeń i sami nie wiemy, co się dzisiaj do końca wydarzy. Dobra? Wy, Gusiu, wybierz sobie, czy jesteś tu, czy jesteś tu. Wy będziecie odpowiedzialni za głoskę ci, 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 ci. A wy będziecie za a, u, ci, a. Dobra. I uwaga, będziemy robić sekwencję rytmiczną. Jeżeli na was pokażę, pilnujcie gestów, bo będziemy robić u, ci, a. I nasza sekwencja będzie improwizowana, więc u, ci, a, u, ci, a, u, ci, a, u, ci, a. Hardkorowo na sam początek. Bro. Na środku. Cia! Co was boli? Co was boli? Dobrze, zrób to Zięba dostanie od nas zadanie. Nie będzie wiedział, jakie to jest zadanie. Będzie musiał coś zrobić. I wy, jeżeli będzie się zbliżał gestami do tego miejsca, tego jej pozycji, którą ma zrobić, to będziecie dawać mu aplauz. Ale jeżeli będzie się oddalał od tego miejsca, to będziecie albo mówić nie, albo dawać mu znak, że to nie ten kierunek. Czyli takie ciepło, zimno, tylko że teatralne. Zgłosiłeś się czy nie? Dobra, Błażej, brawo dla Błażeja. Błażej, jak masz na imię? Błażej, Błażej ma na imię. Błażej, kochani, Błażej, lecisz tam z Ziębą i pilnujesz, żeby nie podsłuchiwał, dobra? Dobra. Jaki gest albo delikatną sekwencję ruchów ma zrobić Zięba? Ciężkie. Zrobił jaskółkę. Czy to będzie git? Dobra. Uwaga. Możecie. Pomóżcie mu osiągnąć sukces. Jeżeli będzie się zbliżał, jeżeli będzie się oddalał.
Przechodzimy do pierwszej gry. 3S. Każdy z nas będzie musiało znajdować się w konkretnym stanie. Jeden z nas będzie musiało stać, drugie schylać się, a trzecie siedzieć. Jeżeli ktokolwiek zmieni swoją pozycję na inną, reszta będzie musiała się natychmiast dostosować, żeby każdy z tych trzech stanów był zawsze. Znajdujemy się aktualnie w pracowni kartografów, w której nielegalnie przemycamy śmietanę z Gibraltaru. Gibraltaru. Nielegalne. Uwaga, dajcie nam energię, bo temat trudny. 3, 2, 1, 3. Bo jestem najstarszy starzem i wiem, jak macie wykonywać tę pracę. Tenek, słuchaj. Za bardzo się panoszysz. Przyniosłam tutaj dużą ilość naszej śmietany. Ściany mają uszy. Ta śmietana! To właśnie w śmietanę. Wiesz, ile kus trzeba było wydoić? Wiem i co z tego. Ty to robiłeś, ci ludzie, których zatrudniasz. Hej! Nikt nie będzie mi mówił, jak mam doić kozy. Ej. A czemu niby nie? Uspokójcie się na chwilkę. Tu jest napisane Mongolia. Skąd jest ta śmietana? No, z Gibraltaru. Dokładnie. Mongolia. To nie brzmi jak Gibraltar. A co? Gibraltar. Co my tu mówimy? Ale to ty to przywoziłeś. Kto robił zlecenie? Ty je robiłeś. Na pewno nie ja. Słuchaj, usiądź. Spokojnie. Nie, bo on mi zarzuca. Ludzie, słuchajcie. Ja mam wszystko dodatkowe. Nie może być tak. A może? Zrobimy to. Co, gdzie? No, odeślemy tą śmietanę do Mongolii, do prostej, do piękne. Posłuchajcie. Ja mam pomysł! Ja mam pomysł, nie! Oto ma odmówię, przemów swoim głosem, bo ja to mam dość. Projektujesz mapy, robisz mapy i tego nie wiesz. Ja to zawsze ściągałem. Po co mu posiadasz na te studia w ogóle? Upadłeś. Podaję ci go, człowieku! Wskaźnik do mapy. To moment, no to... Co jest? Nie chcesz. Czyli tu jest Mongolia. Pójdziesz ze mną, weźmiemy tę śmietanę. To jest... Nie, puść ją. Jak będziesz ciągle nosił sam tę śmietanę, to do końca też będzie. O właśnie! To się dzieje. Ale ty masz jakieś ale do mnie? Chodź. Weźmy. Nie będę tego z tobą robić. Powiedziałeś, że z nich chcę sobie plecy, to sobie posiedzę. Słuchajcie. Możesz w końcu wygłosić ten swój pomysł? To jest... Ja was przepraszam. Ale mów do nas. Ja was przepraszam, że tak podnoszę ją głos. Słuchajcie, nerwy, przemyt. To rozumiecie. Przecież kozy w Mongolii dają psychodeliczne mleko. Cudowny pomysł. No, ja tu mam gdzieś, nie wiem... O, jest! Jest artykuł! Mongolskie kozy mają w swoim mleku enzym. Specjalny enzym, więc wydaje mi się, że możemy sprzedać to klientowi. Klientowi. Chylę czoła. Dobra. Wspaniale. To już wszystko wiemy.
I głos! Tam, gdzie zostawicie rękę, albo nogę, albo głowę, to tam manekin tę rękę, głowę, nogę zostawi. Jeżeli chcecie, żeby spojrzał, trzeba spojrzeć manualnie. Jeżeli chcecie, żeby manekin poszedł przed siebie, lepiecie go w udo i przed siebie. Jeżeli chcecie, żeby się cofnął, szut wystarczy. Zawody atletyczne. Zobaczymy, w którym momencie tych zawodów jesteśmy. 3, 2, 1, 3! O! Panie! Andreas! Stefan! Po raz kolejny spotykamy się na bieżni. Zobacz, piękna bieżnia. Piękna, to prawda. Nie trenowałeś jeszcze na takie. Na razie leczę moją kontuzję łydki. A, widzę, że masz kontuzję. Ale na bieżni tak sobie z tobą poradzę. Nie trenowałeś jeszcze na tym. Nie, ale myślę, że z tobą sobie poradzę. Ale zobacz, tam. Gdzie? Tam. Tam? Tam zobacz. Tam. Tam zobacz. Jest. Tam zobacz. Nie chcę tam. Zobacz tam. Zobacz tam. Zobacz. Dobrze, ojca. Dobrze, ojca. Dobrze. Słyszę cię bardzo. Mistrze, my klasujemy. A widzę, że mięśnie masz twarde. Mój drogi, będziemy po raz kolejny przeciwnikami. Znamy się od gimnazjum. Nie dotykaj mnie. Twarde. Uwaga, dotknę cię tutaj. Sprawdzę ci tętno. Jesteś jak koń. Ja twoje tętno też. Zrób w porządku. Słuchaj, idę się rozciągać. Idę się rozciągać, głupi głąbie. Głup do ręki, a ja będę tu ćwiczył. W porządku, powiem jedno. Tylko się do niej zwrócę. Nie da. Powiem. Nie dasz rady. Nie dasz. Nie. Przestań cię wydurniać, Andreas. Widzę, Stefan, że nic się nie zmieniłeś przez te lata. Nie dasz rady. Ile się rozciągać? Szkoda czasu na takie gadki. Łatwo cię manipulować. Pokażę ci nową rozgrzewkę, której nauczył mnie sam mistrz Kowalski. O! To jest moja rozgrzewka. To jest latający ptak. Konkretnie jeżyk, który nigdy się nie zatrzymuje. Kropka. Niesamowite, ale to jest płetwal błękitny. O nie! Czy to rozgrzewka Nowaka? Tak! Co wiedziałeś? O ty łajzo. Co wiedziałeś? Miałem do niego pójść po... Nowak jest lepszy od Kowalskiego, tak jak ja jestem lepszy od ciebie. Zaraz ci to udowodnię. Ja już jestem rozgrzany. Stawajmy na mecie, na starcie. Na mecie zobaczymy się później, bo ty do mnie dobiegniesz. Bardzo późno, później niż ja. Ha, 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 ha. Nie będę tak jak mówić, ponieważ ja już startuję. Już idę. Będę szybciej. Idę, gonię cię. Dobra, i w drugą stronę. Przerwę, muszę odetchnąć. A, ty będziesz odpikał, a ja w tym czasie. Ja będę biegł tyłem. Dam ci wory. Jedę z moim kumplem od gimnazjum. Dam ci wory. Przytrzymaj się mnie, biegniemy razem. Tego nie przewidują w regulaminie. Wydaje mi się, że tego chcieli nasi mentorzy. Myślę, że zdyskwalifikują nas za to z zawodów. Jesteśmy na mecie. No i łup! Brawo, 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 brawo,
zbliżamy do klasyka. Zuza, Ziemba, Ziemek będziemy grali z Messengera. Dlatego napisałem w mojej grupie, że będą potrzebne telefony. Kochani, kto będzie na tyle odważny, że sięgnie po telefon z jakąś konwersacją, w której może być potencjał dramatyczny? Dobrze, że pani pyta! Te telefony będą, w tych telefonach zawarte są kwestie naszych aktorów. Nie mogą powiedzieć absolutnie nic więcej oprócz kwestii, które są w tych telefonach. Spróbujmy tego wykładowcę, zobaczymy, jakie piekło stworzą studenci wykładowcy. 3, 2, 1, 3! Patrz, jaki cudowny. No kurde, niespodziewane zakończenie. O, witam. Dzień dobry. Resiak. Pipidowska. Z czym państwo przychodzą? Super historia. Śmiało, czekam. Ale no, się trochę boję. Ja wiem. Kolejny termin. Trzeci z rzędu. Moje gołąbki to nie są przelewki. Ale trochę mi się nie chce. Miało być git, ale jednak nie wyszło, pani Kwiatkowska. A jeżeli panu się nie chce, panie Resiak, to pan może wyjść. Tam są drzwi. Żegnam. Bo bym poszła. Dobra, zaraz mnie przypiecie do rektora. Co tam, co mogę dla was zrobić? Napisałam do tego typiarza. Tak. Paulison. Paulison, tak jest. Zaraz ci powiem, czekaj. O co chodzi? Panu powiem. Panu. Ja znam Paulisona. Podejrzewam, że jestem w stanie dać panu piątkę w indeksie, ale jednak musi mi pan coś odpowiedzieć. Pani Pipidowska, a pani z czym? Nie mam siły. Proszę pani, ja nie mam czasu na to, żeby po raz kolejny przyjmować kolejnych studentów, którzy nic nie wiedzą, więc umiejętność pisania 100%. No! To lubię. Pipidowska zawsze była. Dobrze. W porządku, zaraz coś załatwimy. To co z tym prezentem? Słucham. To co z tym prezentem? Proszę pana. Panda 3 to był tylko mem. Dzięki, byku. Nie macie się go nauczyć. Pół oceny mniej. Przegrałam. Przegrałam. Obiecałem sobie, że też nie będę grał w tę głupią grę, ale również przegrałem. Ja wam... Pan powiedział Paulison. Niestety... Ten typ jest... Działa mi na nerwy i ma na mnie parę kruczków. Więc załatwmy to od razu. Jedno pytanie i wstawiam wam 4 na szynach. Czym różni się jaskółka afrykańska od europejskiej? Dobra, gitara. Śmiało, ja wiem, że państwo znają to pytanie, bo mieliśmy to na ostatnim wykładzie. Nigdy. Ja mam też świnkę. Umiejętność pisania 100%, pani Pipidowska. Sama to pani powiedziała. Dobrze, że się pani tego trzyma. A miało to jakąś nazwę? Absolutnie, oczywiście. Proszę pana... Bo to stworzył jakiś typ z TikToka chyba. Proszę pana, to ma być różnica pomiędzy jaskółką afrykańską i jaskółką europejską. To są absolutnie wszystkim znane różnice. A, jakieś mniejsze i tyle. Ratunku. Czyli jednak pomocy. Dobrze. Jaskółka europejska od jaskółki afrykańskiej różni się tym, co jaskółka amerykańska od jaskółki chińskiej. Studenci, pani Pipidowska może pana poratuje. Nie. Panie Resiak. Nie. No nie mam czego, no serce mi się kraje, będę musiał wstawić. Zamilcz! Ja też jeszcze czegoś poszukam.
Jak to poszukam? To pan czegoś szuka? W głowie mam nadzieję, proszę pana. Nie no, ja nie mam siły na nic. Panie Resiak, jedyna okazja, żeby to zdać, dam panu 3 minuty. No to żałosne. Trzeba było zakuć. Jezu, nie denerwuj mnie. Czy państwo się zgadzają? Dzięki, mordo. I łups. Rolą Poli będzie nie żyć. Uwaga, ja będę rozgrywał scenę ze moimi partnerami, którzy niestety również umrą na scenie, ale transakcja odrzucona po potopsie. Zobaczymy, co z tym będzie. Dajcie mi energię. 3, 2, 1, 3. No, wygląda pani absolutnie pięknie. Moja koleżanka dokonała fantastycznego zabiegu. Proszę się przejrzeć w lustrze. Ojejku, wyglądam absolutnie wspaniale. Zawsze nosiłam o takich ustach. Podnieśliśmy pani policzki, brwi. Rzeczywiście, no, czuję. Ale niech pani się nie dotyka. Jak to? No dobrze, nie muszę pani, bo tu jest rana. Tam była wbita igła. Dobra, ale przejdźmy do płatności. Zapraszam do recepcji. No dobrze, już idę. Gdzie ta kasa? Widzę, że jest pani słabo, może pani sobie... Kasa? Tutaj, pani sobie usiądzie. Tak, bo pani słabo widzę. Rzeczywiście trochę mi słabo. Ledwo się trzymam na nogach. Nie, proszę pani, to będzie 3555 zł. Mój kolega... Słucham? 3550 zł. I 44 grosze. Jak to? Przecież ja mam kupon, o tutaj. Proszę. Ale proszę pani, ten kupon jest nieważny od wczoraj. Jak to? Żądam spotkania z menadżerem. To ja powinnam mieć darmowy... Proszę pani, proszę się... Proszę pani, co tu się dzieje? No, słuchaj, Stefan, ta pacjentka właśnie przeszła przez... Przeszła zabieg i nie chce zapłacić. Jak to nie chce zapłacić? Ja mam kupon! Proszę mi pokazać ten kupon. Chwila, bo go schowałam. Proszę. Ale ja mówię, że on jest nieważny. Ja to pani pójdę. Proszę pani, proszę tam nie leżeć, tam jest brudno. Proszę pani. Stefan, pomóż mi z nią. Idę. Obawiam się, że będzie pani musiała zapłacić pełną kwotę, ale w ramach solidarności z panią ja jako menadżer tego wspaniałego przybytku położę się z panią obok. Jestem z Niemiec i to jest taki zwyczaj. Proszę pana, to skandal! To absolutny skandal! Jak tylko się zbiorę, to stąd pójdę! Wystawię państwu jedną gwiazdkę na kogu! O nie, proszę pani, tylko nie jedną gwiazdkę. Nic na to nie poradzicie! Ja już wstaję! Wstaję? I państwo!
Państwa mnie nie zatrzymać! Ale proszę zaczekać! Proszę nie! Nie dotykać! Proszę! Was to jest moja! Mój czuły punkt! Zadamy pani karnet na następny zabieg! Miała pani moją ciekawość, ale ma pani teraz... moją uwagę! Przepraszam! Już wybiła 21, zamykamy, proszę wyjść! Jak? Ja? Wyjść? Bez mojego kuponu? To skandal! Chodzimy!